Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Jolu. Dobry wieczór, proszę Państwa. Godzina 21, 20 listopada, poniedziałek, niechybnie czas na prawotekę i tak jest w istocie. Ja nazywam się Jolanta Jerzeska i będę miała przyjemność ją dzisiaj poprowadzić, ale nie sama, bo wspierać mnie będzie jak zawsze Marta Kurzuchowska-Warywoda. Dobry wieczór, jeszcze raz. Dobry wieczór. I w nietypowej roli, wyjątkowo nie bohatera, sędzia Igor Tuleja. Dobry wieczór. Cześć Igor. Proszę Państwa, producentem dzisiejszego programu jest pan Marian Balcerek, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za tą inicjatywę i wsparcie. Realizuje nas Marcin, ale co najważniejsze w dzisiejszym programie, naszym gościem jest pan profesor Adam Bodnar. Zapraszamy pana profesora. Dzień dobry, panie, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór drodzy sędziowie. Drodzy sędziowie. Proszę Państwa, profesor Adam Bodnar oczywiście nie jest gościem absolutnie przypadkowym. Jest gościem jak najbardziej specjalnym i takim, z którym będziemy się spierać, zgadzać, ale na pewno będziemy dyskutować. Zanim jednak zaczniemy, chciałam Państwu powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest pierwsze nasze takie spotkanie, w którym władza sądownicza spotyka się z inną władzą, w tym wypadku z władzą ustawodawczą. Przynajmniej tymczasem. Natomiast chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że to jest taka zmiana, ponieważ jako sędziowie zaangażowani doszliśmy do wniosku, że musimy zreformować nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale także sędziów i sposób współdziałania władz. Uważamy, że jako władza sądownicza mamy prawo, a nawet obowiązek rozmawiać z drugą władzą, z inną władzą, tą władzę kontrolować i tą władzę przepytywać. I ten program taką inicjatywę rozpoczyna. Panie profesorze, czy jest pan szczęśliwy? Nie pytam oczywiście o osobiste pańskie szczęście, choć też leży mi na sercu, ale bardziej takie państwowe na początek. Zdecydowanie byłem szczęśliwy, kiedy sędzia Tuleja wrócił do orzekania. Ale wtedy, panie profesorze, ja pytam w kontekście tego, że wydaje mi się, że mamy naprawdę wielki moment, bardzo ważny moment, który zobowiązuje nas do wielu rzeczy, ale jednocześnie daje nam szansę, żebyśmy w ogóle o tych rzeczach myśleli. Czyli o tym, żeby na nowo zbudować wymiar sprawiedliwości, nie tylko w rozumieniu sądów, ale również pewne podwaliny państwa praworządnego. I wydaje mi się, że właśnie pan profesor, zważywszy na pańską drogę publiczną, na pewno zdaje sobie z tego sprawę, ale myślę, że powinien pan się z tego cieszyć. Stąd moje pytanie. Ale ja naprawdę wracam do tego, co powiedziałem. Dla mnie to był bardzo szczęśliwy moment. Tak? Ja znam wiele osób, które wróżyły różne rzeczy, które się będą działy, jeśli chodzi o takie osoby jak sędzia Igor Tuleja. A teraz jak go widzę w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, widzę sędziego orzekającego, to jest to dla mnie duża radość. I myślę, że to gdzieś była jakaś jaskółka zmian, że po tych tylu latach protestów udało się zatrzymać te złe deformy, czy złe zmiany raczej w wymiarze sprawiedliwości, że jednak to widmo zawieszenia Krajowego Planu Odbudowy zmusił władzę do tego, żeby przywrócić sędziów do orzekania, bo ja nie mam wątpliwości, że to się stało w wyniku właśnie tej presji międzynarodowo-politycznej. No a później szczęśliwie temat praworządności był tym jednym z ważniejszych w czasie kampanii wyborczej, no i mamy wybory 15 października, które dają nam szansę na to,
których wynik daje nam szansę na to, że możemy rzeczywiście dbać o przywrócenie praworządności i takie urządzenie wymiaru sprawiedliwości, że będziemy z niego za jakiś czas dumni, że po prostu ta ostatnia w zasadzie reforma systemowa w państwie została zrealizowana do końca i że ten wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tak, jak powinien. Dobra. Jeśli nie mogę powstrzymać, wiem, że pan profesor już pewnie dzisiaj po raz trzeci usłyszy to pytanie, ale do tej pory było zadawane w takich niszowych mediach typu Radio Tok FM czy TVN, więc teraz zadamy je w Resecie. Panie profesorze, będzie pan ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym? Panie sędzio, pan sędzia dostał ode mnie moją książkę, Nigdy nie odpuszczę. To była książka wydana po tym, jak zakończyłem kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich, wywiad rzeka z panem przeprowadzony przez pana redaktora Bartosza Bartosika. Ja tam wskazywałem, że gdyby taka zaszła potrzeba, to byłbym gotowy podjąć się tej funkcji. Natomiast obecnie jesteśmy na takim etapie, że trwają rozmowy, a ostateczne decyzje w tym względzie należą do polityków koalicji, która będzie w Polsce rządziła już za chwilę, już teraz ma większość w Sejmie i w Senacie i myślę, że przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska, to on tutaj te decyzje będzie podejmował. Dobrze, to teraz ja zadam pytanie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli tak naprawdę wszystko, co wydarzyło się do tej pory, jeśli chodzi o destrukcję wymiaru sprawiedliwości, nadal działa i funkcjonuje. Neokrajowa Rada Sądownictwa nadal prowadzi konkursy. Prezydent nawet dzień po wyborach nominuje neosędziów. Od czego mamy zacząć, żeby wyjść z tego impasu? Ja myślę, że na swój sposób to już się zaczęło. To znaczy, dla mnie na przykład było bardzo ważne i nie ukrywam, że gdzieś próbowałem też przekonać, żeby to się stało od razu, aby Sejm nie zwlekał z wyborem nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli żeby bardzo szybko zastąpić osoby typu pan Arkadiusz Mularczyk, Marek Ast, osobami, które są wybrane przez nową większość parlamentarną. I zauważcie państwo, że to się stało od razu. Mamy tych czterech nowych przedstawicieli Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa, pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, pan Robert Kropiwnicki, pan Tomasz Zimoch oraz pani Anna Maria Żukowska, to jest ta czwórka, która to czwórka, o ile wiem, no dość intensywnie się przygotowywała w zeszłym tygodniu, jeszcze dzisiaj, do tego, jak należy występować na forum tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Co więcej, jak rozumiem, jutro pojawi się jeszcze na tym forum Krzysztof Kwiatkowski, który jest senatorem. Senat jeszcze nie zdążył wybrać nowych członków, teraz zbierane są podpisy pod kandydaturami, prawdopodobnie będziemy głosowali nad nimi 29, no ale już jutro będzie ta piątka osób, która nie powiem, że może zmieni oblicze tego, jak funkcjonuje Krajowa Rada Sądownictwa, ale na pewno utrudni zadanie dotychczasowej tej gromadzie tych 15 osób plus ministrowi sprawiedliwości czy pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I wydaje mi się, że to już jest też ważny sygnał do społeczeństwa, tak, że te procedury nie będą po prostu przebiegały bezrefleksyjnie, tylko że ktoś patrzy na ręce i to patrzy bardzo intensywnie i tych osób jest więcej niż było ostatnio. Natomiast myślę, że ten drugi etap to jest podjęcie uchwały sejmowej, która dotyczyć będzie Krajowej Rady Sądownictwa. Ale też zanim jeszcze się ten etap wydarzy, ja bym chciał zwrócić uwagę państwa na jedną rzecz. Ja bardzo czekam na końcówkę tego tygodnia, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka zapowiedział, że w czwartek zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Lech Wałęsa przeciwko Polsce. To jest sprawa, która no nie tylko jest istotna ze względu na osobę skarżącego, ale także ze względu na to, że jak się ją przeczyta, to widzimy tam wszystkie, jak przeczyta się komunikację skargi, czyli te wszystkie zarzuty, które zostały przedstawione przez pełnomocników Lecha Wałęsy, to widzimy te wszystkie patologie, które narosły przez lata, czyli skarga nadzwyczajna, funkcjonowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, oczywiście skład Izby i neosędziowie, którzy orzekają i co więcej będzie to wyrok, który będzie wydany już na kanwie wcześniejszych wyroków i myślę, że to może być bardzo jasne wskazanie, że po prostu mamy cały czas gigantyczny kłopot z Krajową Radą Sądownictwa. I teraz myślę, że o tym wyroku będziemy dyskutowali dużo, myślę, że on będzie odnotowany na świecie
i myślę, że po prostu on da też taki asumpt do przyjęcia tej właśnie uchwały sejmowej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że ta uchwała jest bardzo potrzebna. Natomiast możemy oczywiście się zastanawiać, myślę, że to nie jest jeszcze przesądzone, jaki będzie miał charakter prawny ta uchwała, czy charakter deklaratoryjny, potwierdzający istnienie pewnego stanu faktycznego, czy też charakter normatywny, co, jak rozumiem, budzi znacznie więcej wątpliwości prawniczych, ponieważ jeżeli coś jest, staje się normą, no to zawsze musimy zadać pytanie, czy jest ku temu podstawa prawna, a także jakie są skutki tego typu uchwały. Panie profesorze, poczekaj Igor, bo chciałam tylko, żeby jedna rzecz wybrzmiała, ponieważ usłyszałam w TVP Info, zdaje się, albo w TVP, wydaje mi się, że w TVP Info, taki zarzut, że właśnie wybór tych nowych członków KRS-u, wybranych przez parlament, rzekomo miał spowodować, że teraz już nowa KRS powstała, taka, która nie jest neo-KRS, tylko jest już teraz dobrą KRS. I chciałabym, żeby w tym programie wybrzmiało, że to jest nieprawda. Po prostu wybrano do niej legalnie przedstawicieli parlamentu i senatorowie wybiorą swojego przedstawiciela. Natomiast to w ogóle nie oznacza, że uważamy za legalny skład Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ tym, co było kwestionowane, to był jej trzon sędziowski, czyli sposób wyboru sędziów, którzy zostali wybrani przez polityków, co jest totalnie nieakceptowalne. I jeszcze tylko jedna rzecz, któryś z naszych słuchaczy pyta, czy można zadawać pytania. Proszę Państwa, jak najbardziej można zadawać pytania. A teraz oddaję Igor głos sobie spokojnie. Znaczy tak, żeby zadawać pytania, najpierw trzeba zapłacić, a wracając do pytań do pana profesora. Krajowa Rada Sądownictwa. Ale jak to, przepraszam, dlaczego trzeba zapłacić w takiej audycji? No, to taki dowcip Igora. Igor, Przepraszam, bo ja tak tutaj, skoro to jest audycja taka obywatelska, reset obywatelski, to mi się wydaje, że to... Tak, będziemy resetowali kieszenie obywateli. Niegodne, żeby dostęp do pytań miały osoby tutaj nieuprzywilejowane finansowo. Bo stanowczo prezentujemy. To był eksces sędziego Tulej. Jak ma wyglądać ta demokracja, to ja nie wiem, o co walczyliśmy. Ja mam takie pytanie, bo tak, oczywiście, wymiana w Krajowej Radzie Sądownictwa posłów i senatorów nie jest problemem. Natomiast co zrobić z tymi 15 osobami, które rzekomo reprezentują środowisko sędziowskie, a zostały właśnie, o czym mówiła Jola, wskazane, powołane do KRS-u wbrew brzmieniu artykułu 187 Konstytucji. Czy jest jakiś pomysł, co zrobić z tą 15 osób, które rzekomo reprezentuje środowisko sędziowskie? A których Piotr Gonciarek określa jako klub dyskusyjny? Tak, i Piotr chyba mówi o KRS-ie Krajowa Rada Szmalu. Też. Tak. Z powodu... Poseł Myrcha miał takie wystąpienie na pierwszym posiedzeniu Sejmu i mówił właśnie, używał tego określenia. Znaczy, drodzy Państwo, ja bym tak, jesteśmy w tej sytuacji, kiedy my nie mamy idealnych rozwiązań, takich, które zaspokoją wszystkie potrzeby, bo gdybyśmy mieli takie rozwiązanie, to byłaby większość konstytucyjna, albo większość, która przynajmniej pozwala na odrzucenie weta prezydenta i nie byłoby kłopotu. I wydaje mi się, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy w trudnej sytuacji pod względem politycznym i pod względem tego, co ta demokratyczna większość w Sejmie może zrobić. Uważam, że w tej sytuacji należy po prostu robić to, co da radę zrobić, to, co się mieści w granicach prawa, w taki sposób, aby doprowadzić do tego, żeby naprawić sytuację. Ale jest parę pomysłów na to, które tak, jest... Staram się właśnie je przedstawić. Tak? No i myślę, że tym najważniejszym pomysłem, o który toczy się debata i różne osoby wymieniają poglądy na ten temat, i profesor Safian, i profesor Łętowska, i profesor Coll, widziałem dzisiaj, był wywiad, jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale widziałem nagłówki, to jest to, żeby przyjąć uchwałę, która dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, która stwierdza, że osoby, które zostały wybrane z ramienia tego grona 15 sędziów, są dotknięte, że ten wybór był dotknięty wadą konstytucyjną, co zostało potwierdzone przez wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I myślę, że
jest coraz chyba większe przekonanie, że taka uchwała jest potrzebna. Myślę, że... Argumentacja, przepraszam, że wchodzę w słowo, że przyjęcie takiej uchwały będzie wykonaniem tych orzeczeń sądów europejskich, TSUE, TPC, do czego jako państwo jesteśmy tak naprawdę zobowiązani. No tak, i to oczywiście powinno się znaleźć w tej uchwale, prawda? Natomiast oczywiście tym większym problemem jest to, co, jakie mogą być konsekwencje tej uchwały i jakie można z niej wnioski wyciągnąć. Taka uchwała może być takim swoistym wezwaniem do różnych organów państwa, między innymi także do sądów, aby bezpośrednio stosować konstytucję, czyli nie tylko powoływać się na czy to wyroki TSUE, czy TPC, czy na uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego, ale także powoływać się na to zdanie, można powiedzieć, to uchwałę sejmową w kontekście tego, aby chociażby nie orzekać z neosędziami, czy też aby na przykład ławnicy mieli teraz silniejszą pozycję, chociażby w kontekście tego sporu z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest też to, że taka uchwała będzie dawała dobre oręże dla tych właśnie przedstawicieli Sejmu. Zauważmy, że za jakiś czas tych przedstawicieli Sejmu i Senatu, że za chwilę tych osób będzie już nie tak jak teraz 5, tylko będzie 7, może 8, bo mam na myśli posłów, senatorów, do tego ministra sprawiedliwości i zakładam też prezesa NSA. I myślę, że to już daje jakąś tam przeciwwagę. Co więcej, myślę, że można dzięki tej uchwale wpływać na to, jak będą obsadzane komisje konkursowe, ale przede wszystkim minister sprawiedliwości może nie ogłaszać nowych konkursów na wolne stanowiska sędziowskie. Czyli myślę, że to, co jest, jaki może być skutek tej uchwały, to, że ona w pewnym sensie będzie dążyła do tego, aby powstrzymać czy zmrozić działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast wydaje mi się, że ta główna zmiana musi się odbyć po prostu za pomocą ustawy. To znaczy ustawa musi być także przyjęta mniej więcej w tym samym czasie, oczywiście po normalnych konsultacjach społecznych, po normalnym procesie legislacyjnym, i ta ustawa powinna leczyć ten problem Krajowej Rady Sądownictwa i trzeba liczyć na to, że trzeba zrobić po prostu wszystko, co w mocy, aby prezydent jednak taką ustawę podpisał. Ja tutaj tylko powiem, że jeśli chodzi o ustawę, jest przygotowany pakiet 5 ustaw dotyczących naprawy sądownictwa, między innymi właśnie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowana przez sędziów z Justicji przy wsparciu prawników z organizacji pozarządowych. Czy pan profesor widzi możliwość przyjęcia tych rozwiązań, które są proponowane w tym projekcie? On jest chyba już publicznym projektem i myślę, że jest znany. Oczywiście tak, tylko że chciałbym tak spytać się przy okazji, bo pani sędzia zaczęła od tego podziału władz i tak się zastanawiam, na ile sędziowie mają inicjatywę legislacyjną w Polsce. To są projekty ustaw i to są jakby propozycje, które wychodzą z naszego środowiska sędziowskiego. Też te nasze pomysły, które ubraliśmy w te projekty, znalazły spore poparcie w społeczeństwie wśród organizacji rozmaitych NGO-sów. Wiadomo, że takiej inicjatywy niestety nie mamy. Natomiast wydaje się, że jeśli jakieś środowisko może wypowiadać się na temat reformy sądów, to chyba sędziowie są na miejscu, tak jak wydaje się, że na temat służby zdrowia powinni zabierać głos lekarze, czy na temat edukacji nauczyciele i rodzice. Także mamy świadomość tego, że to są niestety projekty ustaw i propozycje tak naprawdę. Czy politycy z tego skorzystają, nam, sędziom, z Justicji przynajmniej i z TEMIS, wydaje się, że są to dobre pomysły, przynajmniej jakieś pole do dyskusji, ale czy politycy będą chcieli z tego skorzystać? Dokładnie, ale może zacznijmy od tego, jak proponujemy tą nową Radę Sądu, ale dobrze, oddam głos gościowi, a potem... Ja chciałbym się do tego oczywiście odnieść, tak? Bo troszeczkę też chciałem Państwa delikatnie tutaj, bo wydaje mi się, że to jest istotne, tak? Też w kontekście dyskusji. Ja oczywiście przecież znam te projekty, przecież wiem, przecież też byłem na Kongresie Prawników Polskich w czerwcu tego roku, prawda? To czas szybko mija. Miałem wystąpienie na kongresie, absolutnie też się podpisuję pod uchwałą, która została przyjęta. O ile wiem i o ile pamiętam, to wtedy te projekty ustaw jeszcze nie były gotowe, poza ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale zwracam tutaj lojalnie uwagę, że jest jeszcze projekt senacki, tak, ustawy o KRS-ie. Projekt senacki, który był wypracowywany przez wiele miesięcy w Senacie z udziałem różnych
uczestników życia społecznego i został ostatecznie zaaprobowany, tak, też przez, i powstaje pytanie, tak, czy punktem wyjścia prac legislacyjnych powinien być projekt właśnie, który już jest gotowy także i który ma status oficjalnego projektu, pod którym się podpisywała ówczesna opozycja demokratyczna, czy po prostu trzeba wziąć na warsztat projekt tego czy innego stowarzyszenia sędziowskiego czy organizacji obywatelskiej. Być może to trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, tak? Natomiast zwracam uwagę na to, że to nie jest tylko tak, że jest tylko i wyłącznie na stole jeden projekt justycji. Jasne, to ja będę dążyć. Poczekaj Marta, sekundę. Chciałam powiedzieć po pierwsze, że tak chciałabym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, bo ja mówiąc o tej współpracy władz, miałam przede wszystkim na myśli to, że dotąd władza sądownicza była traktowana jako taka gorsza władza, to znaczy nam odbierano głos, my mieliśmy milczeć, to prawda, my się na to zgadzaliśmy, bo tak byliśmy wychowani, ale wydaje nam się wszystkim tutaj, że czas z tym skończyć, że władza sądownicza musi być władzą poważaną i musi być władzą wysłuchaną, a co za tym idzie, wydaje się, że to co powiedział Igor, czyli że no kto miałby inny przygotowywać czy podsuwać politykom pomysły niż sama władza sądownicza, to wydaje mi się, że to jest pytanie wysoce retoryczne. A jeśli idzie o projekt, to wydaje mi się, że nie powinniśmy decydować o tym, który projekt jest lepszy, ważniejszy, piękniejszy i ma ładniejsze futerko na podstawie tego, czy ten projekt jest gotowy czy nie, tylko musimy spojrzeć, który z projektów w sposób kompleksowy pozwoli nam położyć podwaliny pod nowe praworządne państwo. My go teraz nie mamy, bo ono zostało zrujnowane i wydaje mi się, że to powinno być kryterium decydującym do tego, czy ten projekt jest ważny i powinien być procedowany. Absolutna racja. Chciałbym jeszcze mimo wszystko wrócić. Pamiętam dość dokładnie pracę w Senacie nad tym projektem senackim i mam wrażenie, że wszyscy wtedy mieli absolutnie równy głos i udział w tej debacie. To przecież opozycja demokratyczna jak najbardziej przecież współpracowała ze środowiskami sędziowskimi, wszystkimi. Po prostu staram się na to patrzeć możliwie szeroko i obejmować różne spojrzenia i tutaj absolutnie przecież nikt nie chce. Ja uważam, że wręcz na tym polega, prawda? Na tym mają polegać te nowe rządy, że wreszcie po tych 8 latach następuje jakaś próba, znaczy jakaś próba, no, dogłębna próba rozmowy i współpracy, odzyskania zaufania pomiędzy jednym środowiskiem a drugim. Przez ostatnie 8 lat to środowisko, znaczy władza wykonawcza oddaliła się totalnie od władzy sądowniczej, bo chciała ją zwalczyć, podporządkować, zawłaszczyć. Natomiast też pamiętam lata przed 2015 rokiem, gdzie ta współpraca była, ale też nie opierała się na jakimś, powiedziałbym, wielkim zaufaniu. Myślę, że po prostu teraz mamy takie czasy, że trzeba ze sobą współpracować, ale sobie też zdawać sprawę z tego, że jednak od odrębności poszczególnych rodzajów władz. Ja się całkowicie zgadzam. Myślę, że ta współpraca tutaj jest istotna. Jolu, teraz ja zadam pytanie. Ja będę kierował rozmową. Dobrze, ale ja bym chciała przejść do konkretów i zapytać się pana profesora, jak on widzi w tej chwili, po tym co się stało, sposób powoływania przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. My proponujemy, w oderwaniu od tego, co było wcześniej, żeby właśnie nie było tak, jak było, żeby te wybory przede wszystkim były bezpośrednie i tajne, czyli że by nie było już tej sytuacji, że sędziowie wybierają przedstawicieli, to ci przedstawiciele dopiero wybierają przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale też chcemy zagwarantować w tym projekcie pewne limity, czyli sędziowie sądów rejonowych wybierają 8 przedstawicieli, sędziowie sądów okręgowych 2 przedstawicieli, sędziowie sądów apelacyjnych 1, tak żeby... Dlatego, że sądów rejonowych jest najwięcej. Dokładnie. I to są nasze pomysły. Jak pan profesor zapatruje się na te pomysły, czy to, co my proponujemy, jest zgodne z tym projektem sejmowym i jakie tam zostały zawarte rozwiązania? Czyli mi się wydaje, drodzy Państwo, to jest kwestia, która jest do rozstrzygnięcia i do ustalenia, natomiast ja co do zasady uważam, że oczywiście ta reprezentacja powinna być maksymalnie proporcjonalna i raczej bym odwoływał się do tych dawnych czasów, kiedy faktycznie ten KRS funkcjonował, ten, który był niezależny, prawda? Natomiast miał bardziej taką reprezentację, jak to się mówiło, bardziej pałacową, tak? niż reprezentację oddolną. I myślę, że jesteśmy na tym etapie, że raczej powinniśmy wskazywać, że oczywiście ta
ten wybór był, powinien być maksymalnie powszechny i powinien zapewniać maksymalnie proporcjonalną reprezentację. Ale drodzy Państwo, naprawdę fajnie by było, jakbyśmy byli na tym etapie, żeby to było wkrótce możliwe i myślę, że jak będą prace nad tym projektem ustawy, konsultacje społeczne, to jakiś optymalny model zostanie wypracowany. Natomiast myślę, że na tym etapie to nie jest, jakoś nie mam jakiegoś swojego sprecyzowanego stanowiska poza tymi właśnie wektorami myślenia o tym problemie. Jeszcze wrócę do wcześniejszej wypowiedzi pana profesora. Powiem szczerze, że poczułem się zaniepokojony. To będzie dłuższa wypowiedź, także proszę wygodnie usiąść. Pozwoliłem sobie na taki króciutki tekst, który został opublikowany w Biuletynie Obywateli RP wydawanym w Gdańsku i tytuł był Wyśniona rewolucja. Ja w tym tekście wskazywałem na to, że jeśli te zmiany w sądownictwie będą dokonywały się bez udziału obywateli, to będzie to straszną pomyłką i nieporozumieniem. Z tego powodu, że jeśli obywatele będą mieli takie poczucie, że jakieś reformy dzieją się i uzgodnienia za ich plecami, to nigdy już nie będą bronili tych sądów, bo po prostu nie będą czuli, że to są ich sądy. Dlatego w tym tekście apelowałem, żeby było jak najwięcej kafejek prawnych, jak najwięcej spotkań z obywatelami, żeby prawnicy słuchali obywateli, co oni by zmienili w tym wymiarze sprawiedliwości, jak widzą rolę sędziów, żebyśmy my przedstawiali te nasze pomysły na reformę sprawiedliwości, żeby wszystko było zrozumiałe i żeby przede wszystkim ten głos obywateli był wysłuchany, żeby ta nasza wyśniona rewolucja, tutaj nawiązując do profesora Ledera, nie przemieniła się w prześnioną rewolucję. Natomiast po wypowiedzi pana profesora poczułem się zaniepokojony, dlatego że poczułem się tak, jakby coś się działo nie tylko za plecami obywateli, ale co gorsza, jakby w tej dyskusji, w tych debatach na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości, coś się nagle zaczynało dziać bez udziału sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych. Tak jak byśmy byli marginalizowani, a jakby większy akcent był położony na ten głos polityków. Czy źle zrozumiałem, czy to są obawy takiego staruszka jak ja, czy coś jest jednak na rzeczy? A dokładnie chodzi mi o wypowiedź pana profesora, który słusznie zauważył, zadając pytanie, czy sędziowie mają inicjatywy ustawodawcze. Znaczy, wydaje mi się, że panie sędzio, że chyba jednak nadmierne obawy, tak? Bo trochę tak się czuję, jakby państwo rozmawiali z jakąś osobą, której państwo nie znają, która jakby się nagle państwu tutaj objawiła w jakiejś roli, która jakby nie miałaby do tej pory jakiegoś, nie wiem, bagażu życiowego, różnych doświadczeń, tak? Chciałbym uprzejmie państwu przypomnieć, że był taki moment, kiedy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich było absolutnie jedynym miejscem, gdzie można było prowadzić pod orłem białym debatę na temat praworządności, ataków na sędziów, postępowań dyscyplinarnych i tak dalej, i tak dalej. Tak był szczególny ten moment, myślę, że to był 2018-2019 rok. Tak? Później się pojawił Senat i oczywiście w Senacie było to bardziej możliwe, ale oczywiście dalej kontynuowałem swoją rolę. Mam wrażenie, że osobiście i także poprzez moje zaangażowanie instytucjonalne byłem gwarantem udziału obywateli, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec procesów niedemokratycznych w Polsce przez całą moją kadencję. Tak? Co więcej, po zakończeniu kadencji przecież nieraz i z panem sędzią, i z panią sędzią także uczestniczyłem w niejednej inicjatywie, która dotyczy obywatelskości. I teraz mówienie, że ja mam tutaj, występując w roli, która powiedziałbym jest taką rolą, powiedzmy, jakąś perspektywiczną, niepewną, niesprecyzowaną, jesteśmy w jakimś okresie, w jakimś dziwnym okresie międzyczasu, państwo już jakby oczekują, tak jakby
To wszystko się już miało teraz wydarzyć, tak? Ja po prostu zakładam. Nie, panie profesorze, ja przepraszam. Wręcz przeciwnie, jestem przekonana, że Igora i mnie zresztą też zaniepokoiło to, w jaki sposób pan to powiedział, właśnie dlatego, że doskonale znamy pańską rolę i pańską drogę. No bo po prostu ufamy, że idziemy gdzieś wspólnie i dlatego... Ale drodzy Państwo, ale absolutnie idziemy wspólnie, tak? Tylko zauważcie, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce, tak? Proces legislacyjny wygląda w taki sposób, że no, żeby ten proces uruchomić, tak, no to najlepiej jednak mieć jakąś strukturę, która nad tym procesem czuwa, tak? Najczęściej wszyscy przecież protestowaliśmy przeciwko tak zwanym wrzutkom poselskim, tak? Że nagle się objawia jakiś projekt poselski i jest wrzucany, tak? Proces legislacyjny polega na tym, że ktoś bierze, przygotowuje projekt, sprawdza go, zweryfikuje, przedstawia, no i co więcej, zanim będzie projekt, muszą być założenia do tego projektu, tak? Przedstawia go, poddaje go konsultacjom społecznym, konsultacjom z udziałem wszystkich podmiotów. My się przyzwyczailiśmy. Panie profesorze, ale przecież nam nie chodzi o to, żeby państwo w poniedziałek po południu uchwalili projekt sędziowski, tylko o to, żeby ci, którzy inicjatywę ustawodawczą mają, po prostu nad tym projektem się pochylili i zastanowili się, dlaczego ludzie, którzy mają wiedzę, którzy w tym wymiarze sprawiedliwości są i którzy przez ostatnie 8 lat wspólnie z obywatelami i z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i jeszcze z innymi organizacjami NGO o tę praworządność walczyli, żeby po prostu ich głos został wysłuchany. Tylko tyle, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ale pani Katarzyna Kozioł dopytuje... Dobrze, ale przepraszam, bo to jest bardzo ważny wątek. No właśnie. Państwo, czy to jest naprawdę mój wielki grzech, bo tak to zaczynam interpretować, żeby docenić pracę, która została wykonana przez Senat poprzedniej kadencji, która się zakończyła przygotowaniem projektu senackiego dotyczącego ustawy o KRS-ie, żeby nie zapominać o tym projekcie. Czy to jest naprawdę, co więcej, projekt, który był także poddany szerokim konsultacjom, tak? I ja zakładam, że jeżeli przyjdzie ten moment, kiedy faktycznie będziemy mogli usiąść do pracy, to albo te dwa projekty zostaną połączone, albo z nich po prostu zostaną wypracowane wspólne założenia, tak? Albo będzie jeden, do którego się dorzuci jakąś część, można powiedzieć, tą justycjańską, tak? Albo może uznamy, że justycjański faktycznie jest o niebo lepszy. Oto po prostu zmierzam do tego, że uważam, że to jest odpowiedzialność kogokolwiek, kto by sprawował ten urząd w przyszłości, ktokolwiek by to był, żeby po prostu do tego podejść w taki sposób, tak? Bo to... Dlatego ja mam taki pomysł, przepraszam. Ja się tylko i wyłącznie o to upominam, nic więcej, drodzy Państwo, tak? A ja z kolei... interpretują po prostu jakoś absolutnie nadmiernie i moim zdaniem chyba niepotrzebnie. To koledzy, ja z kolei bym chciała, żebyśmy rozmawiali o pewnych konkretach, o pewnych pomysłach, co zrobić i jak zrobić i czy to są dobre pomysły i czy mają szansę na realizację. Tutaj padło pytanie od słuchacza, gdzieś uciekło, jaka jest pana koncepcja, jeśli chodzi o rozdzielenie funkcji właśnie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Może znajdziemy to pytanie, tylko już nie pamiętam, który ze słuchaczy je zadał. Z pewnością. Jest z całą pewnością. Tak. Nie. Dobrze, ale to zatrzymajmy się przy tym, czy rozdzielenie tych dwóch funkcji jest niezbędne i jak pan profesor się na to zapatruje? Nie, no oczywiście, że jest niezbędne, oczywiście, że to jest fundament. Myślę, że mieliśmy dobre doświadczenie przeprowadzenia tej trudnej reformy, rozdzielenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, reformę, którą zapoczątkował profesor Ćwiąkalski, później ją de facto kończył pan już obecnie senator, wtedy minister Krzysztof Kwiatkowski. Ja tamte czasy wspominam, powiedziałbym nawet z pewnym rozrzewnieniem, a mianowicie pamiętam ten moment, początek 2010 roku, kiedy to, proszę sobie wyobrazić taką scenę w ogóle, taką, że mamy posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i przed Krajową Radą Sądownictwa występują po kolei wszyscy kandydaci na prokuratora generalnego, którzy się zgłosili, którzy wypełniali oczywiście te ustawowe kryteria i po kolei Krajowa Rada Sądownictwa przepytuje tych kilkunastu kandydatów. Wszyscy to obserwują, siedzą na sali media, dziennikarze, każdy może to oglądać, nie wiem, czy to wtedy w internecie było transmitowane, czy nie. Chyba jeszcze wtedy streaming nie był tak powszechny, ale generalnie... No ale to tylko, że to długo trwało, bo to było ładne kilka, to cały tydzień trwały te przesłuchania i co więcej, drodzy Państwo, Po tym, jak to się odbyło, to każda osoba, która nawet się na tej prokuraturze specjalnie mogła nie znać,
to miała przekonanie, że z tych wszystkich osób to 4, może się 5 nadają do pełnienia tej funkcji prokuratora generalnego, po czym nastąpił wybór tych dwóch kandydatów. Pan Edward Zalewski oraz pan Andrzej Seremet zostali zakwalifikowani jako ci, którzy zostali przedstawieni prezydentowi do wyboru i później pan prokurator Andrzej Seremet sprawował tę funkcję. Wydaje mi się, że tamten model nie był taki zły. Oczywiście pewnie trzeba byłoby się przyjrzeć szczegółom, jakie elementy tego modelu mogły nie zadziałać, na ile to była kwestia, powiedziałbym, dwóch kwestii. Po pierwsze, na ile kwestia struktury, na ile kwestia osobista, na ile związana z tym, że jednak tym pierwszym prokuratorem generalnym niezależnym został sędzia, który może niekoniecznie znał te wszystkie tajniki, jak wewnątrz prokuratura działa i mógł nie zawsze sobie radzić z upilnowaniem czy z dyscyplinowaniem wszystkich podległych mu prokuratorów, ale wydaje mi się, że mamy pewne doświadczenie ustrojowe, które jest zgodne ze standardami europejskimi. Myślę, że po prostu w tym kierunku należy pójść i znowu co do szczegółów zastanawiać się, w jaki sposób to mogłoby funkcjonować. Dobrze, ja poproszę pana realizatora o wyświetlenie pytania i komentarza pani Marii K. z 21.33 i oddaję głos Igorowi. Chciałeś pytać? Tak, ale to już teraz? Czy... Tak, bo zanim... jeśli mogę, troszeczkę odchodząc od prokuratury... 21.33. Troszeczkę... Dobrze, ja tu mam, mogę przeczytać. O, jest mogę tutaj. Marysiaka, tak. Dobry wieczór. W jaki sposób ma przebiegać weryfikacja obecnych sędziów, którzy wcześniej jako kandydaci po starym egzaminie sędziowskim, jeszcze przed aplikacjami KSIP, zostali przedstawieni prezydentowi na podstawie uchwały NeoKRS i nie mieli możliwości wstrzymania się od udziału w konkursach z uwagi na przepisy artykułu 18 ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tutaj dziennik ustaw, który wygasza uprawnienia tych osób do stawania w konkursach sędziowskich. Tych osób było wcale niemało, więc pytanie, myślę, jest bardzo ważne. Ja właśnie chciałem zostawić ten temat prokuratora generalnego i póki jeszcze ogląda nas 13 osób, słucha nas, bo ta liczba się zmniejsza, to właśnie chciałem poruszyć temat neosędziów w sądach powszechnych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyliczyła, że na 10 tysięcy sędziów 2000 kilkuset to są ci sędziowie, którzy poddali się procedurom nominacyjnym przed Neokrajową Radą Sądownictwa. Co z nimi zrobić i też oczywiście, jeśli pan profesor widzi pomysł, czy zna odpowiedź na to pytanie jednej ze słuchaczek. Neosędziowie. Drodzy Państwo, bardzo bliski mi jest taki pogląd, który został wyrażony, znaczy sam też go prezentowałem niedawno w wywiadzie dla Kultury Liberalnej, wcześniej myślę, że w wielu publikacjach i można to spokojnie znaleźć, a mianowicie pogląd, który opiera się, który został wyrażony teraz fajnie i tak przedstawiony przez profesora Pietrzykowskiego w takim krótkim dwustronicowym eseju, który opiera się na tym, czy ktoś miał wybór moralny, prawny, dotyczący swojej sytuacji zawodowej. I teraz, jeżeli tutaj mamy ten scenariusz, który mamy przedstawioną grupę tych osób, które zostały przedstawione w pytaniu pani Marii K., czy też jeżeli mamy osoby, które są absolwentami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, to jakby na nie nie patrzeć, te osoby nie miały wyboru, bo włączyły się w pewien tryb dokonania, uzyskania tych uprawnień sędziowskich albo na tym wcześniejszym etapie, albo później. Natomiast to jest tak, że ten system jest tak ustawiony, że jak się jest tym absolwentem, to w pewnym sensie no nie ma się wyboru, nie można sobie powiedzieć, a ja bym chciał mieć, prawda, Krajową Radę Sądownictwa z udziałem pana sędziego Żurka i pani sędzi Gonery, prawda, bo tutaj ta mi pasuje, ponieważ ona jest, prawda, tutaj była niezależna i w pełni spełniała kryteria konstytucyjne. Oni tego wyboru nie mieli. I teraz moim zdaniem w przypadku tych osób myślę, że trzeba przyjąć rozwiązanie ustawowe, które w pewnym sensie akceptuje i potwierdza ten wybór, który został, ta nominacja, która została dokonana przez Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast mamy całą grupę sędziów, którzy albo od początku tego, od połowy 2018 roku uczestniczyli w tych wszystkich konkursach już przed tą odmienioną, przed NeoKRS, na nowe wolne stanowiska sędziowskie, albo też osoby, które starały się awansować wyżej. I
I tu nawet patrząc na pana sędziego Igora Tuleję, tak? Wszyscy doskonale pamiętamy, co się działo z sędzią Tuleją, sędzią Żurkiem. Ja mówię szczególnie o tych dwóch osobach, ponieważ w tym 2018 roku jeszcze nie wszyscy sędziowie byli tak intensywnie represjonowani, ale już sędzia Żurek, sędzia Tuleja i w ogóle myślę, że sporo, już pewna grupa się ta zwiększała, już doświadczyli, na czym polegają represje w stosunku do sędziów. Wszyscy pamiętamy, co się działo, jaka była reakcja społeczeństwa na reformy w lipcu 2017 roku, ile osób protestowało przeciwko niszczeniu niezależności sądownictwa, jak dalej były kontynuowane te protesty, chociażby później już jesienią, to także na wiosnę 2018 roku. I myślę, że każdy prawnik gołym, nieuzbrojonym okiem mógł zobaczyć, że ma do czynienia z organem, który jest wadliwy, organem, który jest dotknięty wadą konstytucyjną. I ja nie kupuję żadnych takich argumentów typu, że a ja tam w lipcu 2018 roku, kiedy tworzyły się izby kontroli nadzwyczajnej, to chciałem służyć dobrej sprawie, prawda? No nie, tak, bo to już albo jest też taka grupa argumentów, która mówi, no ale przecież nie zostało to wtedy jeszcze potwierdzone przez żaden organ, to dopiero później się pojawiły te uchwały NSA, które kwestionują Krajową Radę Sądownictwa. Znaczy, to jest trochę takie szukanie na siłę argumentu, powiedziałbym, takiego silnie merytorycznego, bo ta zmiana konstytucyjna była oprotestowywana, była przeze mnie oprotestowywana, siedziałem w tym Senacie i mówiłem na ten temat. Tak? I teraz w tym kontekście po prostu trzeba przyjąć rozwiązanie, które jest adekwatne do tej decyzji, która te osoby podjęła. Wydaje mi się, że to, co akurat Stowarzyszenie Justicja mówi, ale to, co chciałbym podkreślić, także pojawia się w projekcie senackim, drodzy Państwo, to też jest w projekcie senackim. Projekt senacki mówi, że nominacje dokonane przez NeoKRS są dotknięte istotną wadą prawną, tak? I w związku z czym te uchwały odpowiednie są uchylane i trzeba przeprowadzić nowe konkursy. Być może w tym projekcie senackim nie jest to aż tak dokładnie rozpisane jak w projekcie Justicji, ale no do tego to się de facto sprowadza. Natomiast ponowne konkursy to jedno, natomiast myślę, że w przypadku dużej części osób, tych, które awansowały do wyższych instancji, one po prostu będą musiały być zawrócone do tych instancji, z których przyszły. One nie straciły statusu sędziego, ale no raczej trudno oczekiwać, że ktoś, kto w międzyczasie, kiedy nie wiem, kiedy sędziowie liczni byli na różne sposoby represjonowani, zawieszani, ten ktoś no po prostu zupełnie bezkarnie sobie awansował z sądu rejonowego do apelacyjnego i po prostu teraz ten status utrzyma. No byłoby to głęboko niesprawiedliwe i też niezgodne z pewnym rzetelnym podejściem do oceny kompetencji prawniczych tych osób. Ja może nawiążę do komentarzy. Dobrze. Przede wszystkim chciałem oczywiście przeprosić pana Waldka, który zwrócił uwagę, że razem z nim słucha nas co najmniej 16 osób. A przyznaj, że prosiłam cię, żebyś tego nie robił. Tak, jeszcze miałem nie mówić o okularach Joli, więc tak, nie mówię. Moja pana o to prosiła. Dobra, natomiast przejdźmy do konkretów. Poczekaj, bo Charlie Belt zadaje. Tak, właśnie. Moim zdaniem osoby, które sędziowie... Tylko przeczytaj proszę. Tak. Nikt nie ma zastrzeżeń do absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nie mamy też żadnych uwag do asesorów, asystentów, referendarzy. Natomiast wydaje się, że jeśli doświadczony sędzia bierze udział w takim konkursie przed nieprawidłowym organem konstytucyjnym, no to ma przynajmniej dwie istotne wady. Albo po prostu nie zna w wystarczającym stopniu prawa, albo co gorsza, nie jest nieskazitelnego charakteru. Co to jest ten nieskazitelny charakter? Nie mamy jakiejś definicji, ale no sprowadza się to do tego, że trzeba postępować jakoś godnie, honorowo, uczciwie. Więc co zrobić z taką grupą sędziów? Rozumiem, czyli no, przeszło 2000 sędziów. Czy może powinniśmy być aż tak radykalni w stylu jakobińskim, żeby uznać, że w ogóle oni się nie nadają do stanu korpusu sędziowskiego? A ja jeszcze zadam dodatkowe pytanie, żeby już była pełna informacja, co zrobić z orzeczeniami tych sędziów? Jak na to się pan profesor zapatruje?
wydaje mi się, że mój pogląd jest zbieżny z tym, co prezentuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i pan Krystian Markiewicz w wywiadzie dla, gdzie był ten wywiad dla Rzeczpospolitej, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie oczywiście, jeżeli mamy wyroki, które są dotknięte wadą, no to one podlegają zaskarżeniu ze względu na niewłaściwą obsadę sądu. Pytanie jest takie, czy też podlegają wznowieniu postępowania. Uważam, że powinna być procedura wznowienia postępowania, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że udział takiego sędziego przyczynił się do takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, gdzie właśnie ten upolityczniony charakter orzekania mógł mieć wpływ na wynik wyroku. Jedyna rzecz, której się po prostu obawiam najzwyczajniej w świecie, to jest zasada także konstytucyjna, mianowicie zasada bezpieczeństwa prawnego, to znaczy na ile szerokie otwarcie możliwości podważania takich wyroków nie spowoduje doprowadzenia do tego, że w ogóle wymiar sprawiedliwości przestanie funkcjonować, bo tych spraw będzie sporo. Przypomnę, że mieliśmy raz taką sytuację w Polsce, ale chyba na mniejszą skalę jednak, dotyczącą orzekania przez asesorów sądowych. Tam ta procedura wznowieniowa została stworzona de facto na mocy, może nie tyle ona była zawsze, tak, natomiast została gdzieś tam zadeklarowana czy wyjaśniona w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą pisała ten wyrok Trybunału pani sędzia profesor Ewa Łętowska i szczęśliwie to się nie zakończyło jakoś tragicznie, to znaczy część osób z tego skorzystała, część nie. Też mieliśmy sytuację o tyle zbliżoną, częściowo chociaż, że mieliśmy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do wykonania w sprawie Henryk Urban przeciwko Polsce. Tym razem proszę Państwa, może tylko wyjaśnijmy, że to chodzi o to, proszę Państwa, że kiedyś już kwestionowano status, ale wówczas asesorów jako osoby, które nie mają w pełni niezależności, które pozostają jednak zależne od ministra sprawiedliwości i wówczas była podobna kwestia, uznano wprawdzie, że instytut, znaczy ta asesor nie jest czymś, co powinno występować w takiej formie, w jakiej wówczas było, ale też wyroki tych osób, które wydawały w czasie, kiedy asesorami były, nie były wyrokami, które uznano za nieważne, czy w jakiś sposób je wyeliminowano automatycznie z obrotu prawnego. Mhm. Tak jest. Drodzy Państwo, tu musimy przypomnieć jedną rzecz, że wtedy asesor mógł być praktycznie z dnia na dzień odwołany przez ministra sprawiedliwości. Był absolutnie zależny od władzy wykonawczej, to po pierwsze, a po drugie nie było ograniczeń przedmiotowych dotyczących orzekania przez asesorów. Ja przyznam, że ja się zainteresowałem problemem, bo zajmowałem się akurat sprawą dość intensywnie, jak pracowałem jeszcze dawno, dawno temu w Fundacji Helsińskiej i pamiętam, byliśmy absolutnie wstrząśnięci w Fundacji, przyszedł kiedyś z taką właśnie informacją profesor Andrzej Rzepliński w 2005 roku, który mówi, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów sprawę znanego seksuologa, który okazało się, że wykorzystywał dzieci, sądzi asesor, tak? No to tak się zastanawialiśmy, co to w ogóle się dzieje, tak? Poważna sprawa, nagłośniona przez media, znana osoba, sprawa karna, która się skończy z pewnością karą pozbawienia, wszystko na to wskazuje, może się skończyć karą pozbawienia wolności, a w takiej sprawie orzeka asesor, tylko no, że tak to wtedy wyglądało, tak? Że wielu sędziów szło do wyższych instancji. Po co? Po to, żeby mieć lepszy komfort pracy, lepiej zarabiać, prawda, jakoś, nie wiem, pracować z godnością i zostawali na tych niższych poziomach asesorzy, prawda, także to też pokazuje, jak ten nasz wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza w tych dużych miastach, był kształtowany. Natomiast no, ta zasada wtedy została... To nie było, ja tylko wejdę w słowo. Jak ja zaczynałam moją pracę, to byliśmy właściwie, większość orzekających sędziów to byli asesorzy. Tak. Sądziliśmy sprawy zorganizowanej przestępczości, sprawy narkotykowe i tak to wyglądało. No właśnie, natomiast dlatego, ale dobrze, że przynajmniej wtedy powstały te standardy konstytucyjne, do których możemy teraz sięgnąć w kontekście dyskusji nad tym, co się stało. Dlatego wydaje mi się, że to także odpowiadając trochę na pytanie pierwsze pana sędziego, wydaje mi się, że tutaj no, ta zasada bezpieczeństwa prawnego jest istotna, tak, w kontekście przeprowadzenia tych zmian. Bardzo mi się podobało, drodzy Państwo, to, co powiedział profesor Strzembosz w jednym z ostatnich wywiadów, a mianowicie, że nawet jeżeli dokonywane są powiedzmy, nastąpi na przykład uznanie, że to była ta fałszywa delegacja, że sędziowie orzekali w wyższych instancjach i są oni zawracani, no to żeby te miejsca wypełniać poprzez na przykład delegację sędziów, prawda? Czyli żeby gdzieś tutaj na bieżąco uzupełniać te składy w taki sposób, aby sądy po prostu
nie stanęły w miejscu. Tak? Tego się po prostu obawiam. Też był bardzo duży wywiad z Jarosławem Gwizdakiem, byłym prezesem Sądu Rejonowego dla Katowice Zachód, gdzie właśnie on na to też wskazywał, tak, że ta potrzeba zagwarantowania takiego bezpieczeństwa prawnego jest dla, z punktu widzenia obywateli też ważna. I o tym po prostu nie możemy zapomnieć. Myślę, że to jest bardzo ważne i nie możemy uciekać też od tego, co się dzieje ze sprawnością pracy sądów. To, co zrobiono pod hasłem reformy, oprócz tego, że zniszczyło praworządność, to doprowadziło też do tego, że wydłużył nam się czas trwania postępowań. I myślę, że to nie budzi wątpliwości, to też wynika z raportów przygotowanych przez Justicję. Więc tak naprawdę myślę, że przed nami stoi takie podwójne wyzwanie, bo oprócz tego, że musimy przywrócić praworządność i wrócić do standardów konstytucyjnych, to jednocześnie musimy coś zrobić z tym wymiarem sprawiedliwości, który no niestety nie działa tak, jak powinien, działa coraz gorzej, a tak naprawdę przez ostatnie 8 lat nikt nie myślał o tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości w jakikolwiek sposób unowocześnić, usprawnić z perspektywy obywatela, czy nawet takiego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako usługi publicznej. Jak znaczy, pan ja profesor bym, to widzi? Znaczy, drodzy państwo, to ja bym troszeczkę też nie przesadzał, że nikt nigdy nic nie robił, tak? No bo nawet ja wasze szanowne... 8 lat. A nie, to 8 ostatnich lat to oczywiście, tak? Natomiast mi się wydaje, że trzeba sięgnąć też do doświadczeń wcześniejszych i wrócić do tych pomysłów, które były chociażby jeszcze sprzed Ziobrowych, tak? Tak bym to może ujął. Ja na przykład uważam, że wiele z postulatów, które chociażby były przyjęte przez tak zwaną pierwszą justycję, prawda, za czasów właśnie sędzi Gonery i kiedy jeszcze kiedy pani sędzia Teresa Romer była aktywna w justycji, tam sporo było, pamiętam, ta cała idea myślenia w kategoriach sprawny sąd, sąd przyjazny obywatelom, to mi się wydaje, że to było bardzo takie twórcze myślenie. Ja nie twierdzę, że i ja myślę, żebym przyjrzał się temu, na ile te różne pomysły zostały zrealizowane. Część z tych pomysłów była pociągnięta później przez Fundację Helsińską i przez Fundację Courtwatch i przez samą Justycję i przez Temis także, ale myślę, że tutaj sporo rzeczy jest jeszcze też do zrobienia i do naprawienia. Pamiętam też czasy, które myślę, że były mocno oprotestowane przez akurat środowisko sędziowskie, aczkolwiek pytanie, czy nie nadmiernie, czy jednak tam z tego nie można byłoby wycisnąć też jakichś dobrych elementów, jeszcze za czasów pana ministra Jacka Czai, prawda? To też właśnie była historia gdzieś z lat 2000, tam gdzieś 10, 11, 12. Myślę, że ja nie twierdzę, że to było jakieś idealne, nie chciałbym być źle zrozumiany, tak? Tylko mi chodzi o to, że przez wiele lat było nad różnymi tematami pracowano i myślę, że po prostu do tego zasobu pracy nad tak zwaną sądologią trzeba sięgnąć. Natomiast myślę, że dla mnie, może tutaj wracam do tego, co powiedział pan sędzia Tuleja, dla mnie to jest okres, który może nie jest wyśnioną rewolucją, ja bym tak pięknie tego nie nazywał. Ja bym raczej nazywał to, że mamy szansę na to, żeby to był nowy 1989 rok, że mamy szansę na to, abyśmy urządzili sobie wszystko tak, jak trzeba i żeby to dobrze funkcjonowało. I myślę, że my bardzo się koncentrujemy na tematach dotyczących ustroju sądownictwa. Właśnie dyskutujemy o KRS-ie, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, tak? Natomiast ja myślę, że też przypomnijmy sobie, ile jest ustaw zaległych do przyjęcia, które też wymagają państwa poparcia i państwa zrozumienia. No przykładowo, jeżeli ja myślę o reformie instytucji ubezwłasnowolnienia, która no, wymaga zmian, bo jest po prostu sprzeczna instytucja sama w sobie ze standardami praw człowieka, należy ją zastąpić systemem wspomagania w podejmowaniu decyzji przez osoby, które z różnych powodów muszą mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych. No to ja na przykład bardzo oczekiwałbym wsparcia środowiska sędziowskiego. A ja się szczerze mówię, panie profesorze, z całą pewnością pan je otrzyma. Dzisiaj widziałam... Oj, środowisko sędziów rodzinnych, nie jestem przekonany, czy jest... Panie profesorze, no bo musimy rozróżnić, czy poszukujemy aplauzu, czy poszukujemy współpracy i zdania, i debaty. Ja chciałam tak jeszcze jeden temat wywołać, bo widziałam tylko jedno, go dobrze, to ja chciałbym dodać, przepraszam, jedną opieki rzecz, nadprzemiennej, na przykład. Tak, opieki nadprzemiennej. Tak, ale teraz pozwolę państwu tylko do końca to zdanie, może niepotrzebnie wrzuciłem ten temat ubezwłasnowolnienia, ale na przykład no, nie mamy ustawy o biegłych sądowych, drodzy państwo, tak? Tak, mamy dotyka cały nas czas, to na każdym aspekcie naszej pracy. Mamy niewykonane,
Mamy niewykonane dyrektywy, niewykonane w pełni dyrektywy unijne dotyczące praw proceduralnych oraz ochrony ofiary przestępstw. Myślę, że trzeba by się zastanowić nad modyfikacją ustawy o skardze na przewlekłość postępowania, żeby była bardziej skuteczna. Jest po prostu ileś rzeczy do zrobienia, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, nie mamy jednej najważniejszej rzeczy, tak? Każdy z Was, kto tutaj siedzi, czy to będzie pani sędzia Korzuchowska, czy sędzia Tuleja, czy pani sędzia Jerzewska, każdy z Was powinien mieć jednego asystenta, który Wam pomaga w pracy, a nie jedną trzecią asystenta, tak? Jedną piątą. Czy nawet może jedną piątą, tak? No drodzy Państwo, o czym my w ogóle mówimy, tak? To znaczy, jak mamy poprawić efektywność wymiaru sprawiedliwości, jak Wy sami zostajecie z tymi sprawami, z tymi Waszymi referatami, które prawda, ciągacie na... albo które po prostu przez weekend musicie obrabiać, bo nie wyrabiacie. Tak? Ja chciałbym poruszyć dwie konstytucyjne... Ja nie chcę już nawet się zastanawiać, że te walizki są używane, tak, wciąż. Proszę Państwa, zostało 180 sekund. Jeszcze chciałem rzucić dwa tematy, zwłaszcza, że słucha nas około 300 osób, czyli chyba się skończył mecz z Czechami, więc korzystając z... Prowiduj się, Igor, dalej, bardzo Cię proszę. Panie profesorze. Przedłużymy, możemy? Udział no ja nie specjalnie jestem zobowiązany, że mam inne spotkanie od 22. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i czy przy zmianach w prokuraturze jakąś istotną rolę może odgrywać prokuratura europejska, co to jest, czy nasza Krajowa Prokuratura działa w strukturach prokuratury europejskiej. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Proszę Państwa, ja może szybciutko nawet Państwu załączę tutaj w tych komentarzach, albo może Państwu wyślę, tutaj Państwo to załączą. Dobra. Jest artykuł z portalu Euractiv, to jest, myślę, przekopiowana depesza Reutersa, gdzie się wypowiadam na temat prokuratury europejskiej. Uważam, że to powinna być jedna z pierwszych decyzji rządu nowego, żeby przyłączyć się do prokuratury europejskiej, bo to jest po pierwsze wysłanie jasnego sygnału do Brukseli, że Polska jest gotowa współpracować z prokuraturą europejską. Po drugie jest to sposób na to, aby ograniczyć, aby spowodować, że różne śledztwa dotyczące wykorzystania środków unijnych trafią od razu na właściwe tory. Także jestem absolutnie za, trzeba się przyłączyć. Linki już się ukazały. Proszę Państwa, muszę to jeszcze powiedzieć, bo bardzo czat to rozgrzewało, mianowicie kwestia tych młodych sędziów. Proszę Państwa, żebyśmy tylko podsumowali naszą rozmowę. Żadne z nas, jak tutaj siedzimy, ani nasz gość, ani my prowadzący, nie chcemy krzywdzić żadnych sędziów. Oczekujemy jedynie utrzymania pewnych standardów. I nie mówimy tutaj o młodych sędziach, którzy przyjęli pierwszą swoją posadę, bo tych w pewien sposób rozumiemy, choć oni też nie są bez winy. No ale znaleźli się rzeczywiście w trochę klinczowej sytuacji. Pomysł tego, żeby sędziowie wrócili na poprzednio zajmowane stanowiska, czy inne osoby, które do zawodu sędziowskiego weszły, dotyczy prawników, którzy mieli już swoje miejsce w tej strukturze, ale chcieli mieć lepsze, takie, które im się bardziej podobało. I oni muszą wrócić, ponieważ dla nich nie ma żadnego wytłumaczenia, z jakiego powodu oni w sposób oczywisty, niekonstytucyjną procedurę przyjęli jak własną. Musimy to zrobić, dlatego że sędzia to nie tylko człowiek, który zna paragrafy z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, czy jakie tam je używa, ale to musi być też człowiek, który spełnia pewne standardy charakterologiczne. A ci, którzy skorzystali z tych procedur, z całą pewnością zdawali sobie sprawę, o tym mówił Igor i pan profesor również, że te procedury takich standardów nie spełniają, a zatem oni nie zasługują na żadną ochronę. Jeszcze pytał jeden ze słuchaczy, tutaj sobie wypisałam, przepraszam, ale Państwo bardzo dużo piszecie. Ja w międzyczasie, panie profesorze, więcej sędziów społecznych, ławników w wymiarze sprawiedliwości, czy dobrze jest jak jest? Nie, no, ja uważam, że ta tendencja, ten trend, który był właśnie jeszcze przed ministrem Ziobro, tak bym powiedział, a mianowicie, żeby ze względu na efektywność postępowania ograniczać udział ławników, bo tak to wyglądało, że ustawowo ich tam przycinano po kolei, już zupełnie niewiele postępowań zostało, w których ławnicy uczestniczyli, był absolutnie błędny. Uważam, że ławnicy, była nawet taka bardzo dobra praca doktorska na temat roli pani Adriany Bartnik, na temat roli ławników. Po prostu ławnicy byli najzwyczajniej w świecie niezaopiekowani, niedocenieni,
nie traktowani na zasadzie takiej, że to jest potężna służba obywatelska, służba publiczna. W zasadzie dopiero ten wizerunek ławnika trochę ocieplili teraz ci ławnicy, którzy występują w Sądzie Najwyższym, którzy po pierwsze z piękną godnością startowali w tych konkursach, pokazywali po co to są, ale później także właśnie potrafili powiedzieć, nad czym polega ich przywiązanie do wartości konstytucyjnych. I teraz moim zdaniem my nie tyle musimy szukać jakiegoś znowu magicznego rozwiązania typu sędziowie pokoju, tylko musimy pójść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, żeby właśnie przywrócić należyte miano i znaczenie publiczne i docenienie ławników, zadbać o ich wybór, o przejrzystość tego wyboru, o poszukiwanie najlepszych możliwych kandydatów na szczeblu lokalnym, ale też drugi taki pomysł, który bym chciał poddać pod Państwa rozwagę, to jest pomysł, który się pojawił w książce Nowa Umowa Społeczna, tam jest taki rozdział na temat sądownictwa w tej książce, a mianowicie mówi on o tym, w jaki sposób sądy, ale także prokuratura mogłyby raz do roku w pewnym sensie przedstawiać radom gmin, radom miasta najzwyczajniej w świecie sprawozdanie ze swojej działalności. Czyli przykładowo wyobrażam sobie, że taka, nie wiem, pani prezydent Dulkiewicz zaprasza prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który na forum Rady Miasta mówi: drodzy Państwo, w zeszłym roku w Gdańsku mieliśmy tyle i tyle spraw, przewlekłość jest taka i taka, to były sprawy, które dotyczyły, nie wiem, kradzieży, zabójstwa, wypadków komunikacyjnych, to były jakieś sprawy cywilne frankowe, sprawy, nie wiem, upadłości konsumenckiej i tak dalej. I mówi nie tylko o tym, czym te sądy się zajmowały, ale także poddaje to pod dyskusję, no dobrze, to co wy w ramach swoich waszych kompetencji lokalnych jesteście w stanie, na przykład, żeby chociażby zredukować liczbę przestępstw związanych z wypadkami komunikacyjnymi, prawda? Czy coś tutaj nie działa, czy coś może jakąś akcję uświadamiającą moglibyście zrobić. Tego w ogóle w Polsce nie ma, to znaczy takiego myślenia, że ten sąd jest w rzeczywistości także lokalnej, brakuje, a to przecież, tu nie chodzi o to teraz, żeby rozliczać te sądy, tylko chodzi o to, żeby dać informację zwrotną, użyję może tytułu nowego serialu na Netflixie, temu, co w naszej rzeczywistości lokalnej nie funkcjonuje. My musimy cały czas szukać w granicach konstytucyjnych tych metod, tych mechanizmów połączenia między różnymi rodzajami władzy, także na szczeblu lokalnym, żeby właśnie te sądy bardziej zakorzeniać wśród obywateli. No i wreszcie ostatnia rzecz, to jest, myślę, że to może być też rola rządu, czyli stworzenie jakiegoś kompleksowego programu edukacji obywatelskiej. To może realizować Ministerstwo Edukacji, to może realizować Ministerstwo Sprawiedliwości, ale tutaj znowu bez sędziów się nie obędzie. To znaczy ja bardzo doceniam to, co Państwo robili, sam starałem się uczestniczyć w Waszych programach, ale to jest tak, że my nalewaliśmy łyżeczką wodę do wiadra, prawda? My musimy to zrobić po prostu jako programy rządowe, porządnie finansowane, dobrze działające, tak aby po prostu ta edukacja obywatelska, edukacja konstytucyjna miała znaczenie dla każdego młodego człowieka i żeby obywatele zaczęli rozumieć, po co te sądy niezależne są mu potrzebne. I tego byśmy sobie życzyli. To jest chyba ten nasz pozytywny akcent. Czas programu się kończy. Gość sygnalizował, że ma następne spotkanie. Ja powiem szczerze, że bardzo bym sobie życzyła i takiej informacji zwrotnej, i takiej współpracy lokalnej, i takich programów edukacyjnych, które zawsze są bliskie memu sercu. I zobaczcie Państwo, że na naszym czacie tych tematów do omówienia pojawiło się wiele, bo i widzę, sędziowie rodzinni piszą o tym, że są jeszcze inne tematy niż ubezwłasnowolnienie w granicach prawa rodzinnego. Pani sędzia Jabłońska z Olsztyna, widziałam, napisała, że uważa, że i to chyba my wszyscy tak uważamy, że trzeba popracować nad czytelnymi, jasnymi i w miarę krótkimi pouczeniami dla obywateli, bo naprawdę trudno przez to przebrnąć, ale pan Marian Bratuszewski z drugiej strony, i to też słusznie, pisze, że bardzo ważną sprawą jest traktowanie ludzi w sądach przez sędziów jak 100 lat temu. I my wiemy o tym, że my mamy swoje bolączki i że my mamy swoje problemy i musimy nad nimi wszyscy popracować. I na to liczymy, bo mamy pierwszą po 89 roku szansę, a co więcej, te 20 parę lat później my z całą pewnością powinniśmy być dużo mądrzejsi o doświadczenia, które przez ten czas nas spotkały i nie możemy tej szansy po prostu zmarnować. Tak myślę. I nie zmarnujemy. To obiecać chyba możemy wszyscy. Taką przynajmniej mam wolę. Ja jeszcze jedno zdanie, przepraszam, w tych sprawach tych rodzinnych, jeżeli mógłbym, bo mam jedną taką ideę, która mi chodzi po głowie.
Zauważcie Państwo, że Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na koniec kadencji przygotował cały nowy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przedstawił, po czym nie było komu się tym zająć, tak? Ponieważ no ja jako Rzecznik Praw Obywatelskich no miałem sporo różnych innych spraw na głowie, odkąd odszedł Rzecznik Michalak, a poza tym też nie czułem się jakby taki władny i wystarczająco kompetentny, żeby się tym zająć. Ministerstwo Sprawiedliwości siłą rzeczy, wiemy z jakich powodów się tym nie mogło zająć, nie chciało się tym zająć. No teraz mamy piękny czas, będziemy mieli za chwilę nowego Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczniczka Praw Dziecka, wszystko na to wskazuje. I właśnie powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i zajęcie się przygotowaniem nowego kodeksu rodzinnego to jest ważna rzecz, ale to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to naprawdę mega, mega nacisk na efektywność postępowania w sprawach rodzinnych, bo tutaj upływ każdego tygodnia, miesiąca ma bezpowrotne konsekwencje dla życia rodzinnego, zwłaszcza. I tutaj wzmocnienie tych zespołów opiniodawczych sądowych, to są te rzeczy, które są absolutnie też do zrobienia. Także mają absolutnie Państwo rację, że wchodzimy w taki moment, kiedy z jednej strony trzeba naprawić te kwestie instytucjonalne, ale później gdzie się nie podrapie, to w każdej dziedzinie jest mnóstwo też rzeczy do zrobienia i po prostu nie da rady tego zrobić bez współpracy. Tak, tak na to patrzę i dlatego trzeba na te wyzwania patrzeć bardzo szeroko, a nie tylko i wyłącznie koncentrować się na kwestiach instytucjonalnych, bo jeżeli się tylko i wyłącznie na nich skoncentrujemy, to obywatele nam nie wybaczą, że czekają kolejne miesiące na to, żeby sytuacja rzeczywista, codzienna w sądach się poprawiła. Także chciałbym ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że tutaj na wizji deklarujemy tą współpracę. Deklarujemy współpracę i wiemy o problemach, natomiast musimy też zrobić pewien porządek. Proszę Państwa, jeszcze tylko jedno, mamy już przekroczony czas, kilka minut, ale Pani Katarzyna Kozioł wciąż dopytuje, kilka razy za nas zadawała pytanie, kto ma wybierać 15 sędziów do KRS. Pani Katarzyno, wcześniej wybierali ich sędziowie. I to był ten zarzut, uważano, że to jest dowód jakiejś sędziokracji, że sędziowie sami siebie wybierają. No, widzę, pan profesor kiwa głową, mi się też nie wydawało nic w tym niestosownego, bo to byli nasi przedstawiciele, byli również wybierani. Jolu, powiedzmy wprost, wcześniej członków KRS-u wybierali reprezentanci wybrani przez sędziów. Tak. Chcemy to zmienić, chcemy, żeby te wybory były bezpośrednie i tajne, chcemy odbudować też samorząd sędziowski. No nie starczyło czasu na wszystkie tematy, ale ja bardzo serdecznie chciałam Państwu podziękować dzisiaj za tą wspaniałą obecność i frekwencję, za Państwa aktywność, za Państwa pytania i podziękować gościowi za poświęcony nam czas. Bardzo tak Państwu dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Będziemy rozmawiać, przecież to nie nasza ostatnia rozmowa. Zachęcamy Państwa jak zwykle do oglądania nas, a mamy nadzieję, że Pan profesor... Słabo będzie z oglądalnością, to chyba jedno z ostatnich spotkań. Igor, Ty w roli prowadzącego się dzisiaj nie popisałeś i będziesz miał bana na najbliższe tygodnie. Ja myślę, że Pan sędzia powinien teraz dla wszystkich tutaj urażonych ufundować po paczce krówek i wszyscy będą zadowoleni. Tak jest. Napisem Justicja. Proszę Państwa, musicie Państwo trochę przymrużyć oko. Pan sędzia Igor Tulej jest przesympatycznym człowiekiem, ale słynie z sarkazmów i właśnie tutaj się realizuje. Nie po to, żeby Państwu dokuczyć, tylko tak, żeby było zabawnie. No tak się zdarza. Dobrze, Panie Profesorze, bardzo Panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Mamy nadzieję na następne. Na następne. Na następne rozmowy. Rozmowy. Jedną nawet. Mam nadzieję, że to będzie owocny czas dla Pana, dla Polski, dla nas, dla sędziów, dla wymiaru sprawiedliwości, dla obywateli. Państwu serdecznie dziękujemy również, Tobie Igor również i Tobie Marta również dziękuję. Zwykle moją rolą jest pożegnać Państwa, więc to czynię. Dobrej nocy Państwu życzę. Dziękuję Państwu. Dobranoc. 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 Reset Obywatelski.